Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowej, zapowiadanej serii z gry Mountain Blade Warband na modyfikacji Anno Domini 1257. Słuchajcie, tak bardzo nie mogłem doczekać się tej serii, że sobie nie zdajecie sprawy. Poważnie. Granie w podstawkę Warbanda już pod koniec zaczęło mnie trochę męczyć. Wiadomo, dalej sprawiało mi radość, ale trochę mnie męczyło, szczerze mówiąc. Potrzebowałem jakiejś świeżej, nie wiem, motywacji, czy po prostu czegoś nowego. I naprawdę tak już od paru tygodni ja już wiedziałem, że będę to nagrywał, ale po prostu chciałem wam zaskoczyć, bo ja mówiłem, że będzie modyfikacja, ale nie mówiłem jaka. No to teraz już wiecie jaka. Gramy sobie w moda Anno Domini 1257. Według mnie jest to jeden z najlepszych modów. Jest to moja, no nie skłamię, jeżeli powiem, ulubiona modyfikacja, w której dość sporo czasu spędziłem i którą właśnie będziemy sobie teraz ogrywać. Zanim zaczniemy, to ja sobie chcę wejść w opcję. Gram, nie będę zwiększał liczby wielkości bitwy, bo były małe problemy w Warbandzie podstawowym, więc na razie zostawię. Jak się okaże, że FPS-y będą ok i nie będzie ścinać, to coś tam może pokombinujemy, ale na razie niech będzie tak. Ustawienia muszę sobie oczywiście ustawić normalne. SI komputera normalna. A i kampanii, szybkość walki. Wszystko jest ok, powinno być 102%. Dobra, więc gramy dokładnie na takich samych ustawieniach poziomu trudności jak w serii z Warbanda. Ja sobie tylko, słuchajcie, ustawię stoper, bo ja oczywiście zapominam cały czas, że w OBS-ie mi nie pokazuje. Dobra, stoper leci. Będę starał się robić takie odcinki pod pół godziny, czyli tak może trochę dłużej niż były z Warbanda podstawowego. Tutaj odcinki będę chciał robić troszkę dłuższe. Mam nadzieję, że nie wyjdzie to źle. Dobra. Sprawdzę jeszcze, czy nagrywanie trwa. Nagrywanie trwa. Wszystko jest ok. Dobra, niech będzie. Żadnej gry na razie zapisanej nie mam, ale to nic, bo my rozpoczynamy w tej chwili nową grę. I słuchajcie, tutaj muszę was wprowadzić trochę w lore świata, które sobie w mojej głowie wykreowałem. No w Warbandzie to było tak, że wiecie, że tam po prostu przybyliśmy do Calradii i tyle. I nie było jakiejś żadnej historii większej. Natomiast tutaj chcę zrobić coś takiego, że moja postać będzie miała całkiem sporą historię, ale to zaraz wam będę pomału tłumaczył. Wiem, że tu jest taka zmiana, że można wybrać albo zwykły system rekrutacji jednostek, albo rekrutacja systemem lennym, która powoduje, że można rekrutować wojska tylko z ziem, które się posiada, tak? To jest trudne ogólnie, jest to ciekawe, ale my sobie weźmiemy w tej chwili system zwykły. Teraz tak. Będziemy grać oczywiście mężczyzną, ale kim będziemy? Już wam powiem. Będziemy generalnie ubogim arystokratą. W sensie nasz ojciec był ubogim arystokratą. Z tego względu, że historia mojej postaci, oczywiście wymyślona, tak? Jest taka, że nasz ojciec był swego czasu właśnie w Europie, czyli w krainie, do której zaraz się udamy, był władcą państwa znanego jako Księstwo Bałtyckie. Jest to księstwo, które historycznie kiedyś istniało przez parę miesięcy, ale jednak, możecie sobie sprawdzić, ale jakoś tak po prostu kiedyś miałem zajawkę, żeby tak sobie grać w to, że wymyśliłem, że w tej serii również tak zrobimy, że nasz ojciec był kiedyś władcą państwa o nazwie Księstwo Bałtyckie. Niestety został zdradzony, został zrzucony z tronu poprzez spisek, musiał uciekać z Europy. Tam, gdzie uciekł, urodziliśmy się my,
I jak dorastamy, to po prostu chcemy pomścić los naszego ojca, wrócić do Europy i odebrać należny nam tron jako król i władca Księstwa Bałtyckiego. No słuchajcie, czy to nie brzmi imponująco? Myślę, że jest to ciekawy motyw i w ten sposób właśnie będę się kierował w tej rozgrywce. Dobra, więc nasz ojciec był ubogim arystokratą. Młodzieńcze lata spędziłem będąc, no wiecie, jako że tam uciekliśmy, w sensie nasz ojciec uciekł z Europy, musiał się chować, żeby go nie zabili, musiał się skrywać, no to nie mieliśmy jakiegoś super życia. Tutaj myślę, że byliśmy też zwykłym małym chłopcem, który pomagał w sklepie, tak jak to było w rozgrywce z podstawowego Warbanda. Ale niech będzie, że byliśmy pomocnikiem w sklepie. I jak dorastaliśmy, no to poszliśmy na uniwersytet, bo chcieliśmy być inteligentni, chcieliśmy się poduczyć trochę historii, między innymi. Dokładnie. Także byliśmy uczniem na uniwersytecie. I teraz powód, dla którego podejmuję tę decyzję, czyli powrót do Europy, to, i tu się właśnie zastanawiam, bo to nie jest żądza przygód, to jest rządza pieniędzy i władzy, nie do końca to jest osobista zemsta, bo my musimy osobiście zemścić się na ludziach, którzy strącili naszego ojca z tronu. Oczywiście tych ludzi już w Europie nie ma. W tej chwili Księstwo Bałtyckie zostało podzielone na pomniejsze państwa, które postaramy się zjednoczyć i zostać ich królem, lub po prostu je wybijemy i założymy własne państwo. Jeszcze nie wiem. Na pewno będę chciał kiedyś, w sensie w przyszłości, własne państwo założyć, ale będzie to w tej modyfikacji i na tym poziomie trudności cholernie trudne, od razu wam powiem. I w masę czasu nam to zajmie. Coś mi się wydaje, że te 140 odcinków z Warbanda, które było, to będzie nic w porównaniu z tym, co będzie tutaj. Mogę się mylić, ale zapamiętajcie te słowa. Mam nadzieję, że jednak to faktycznie będzie nic. Dobra, więc powodem, dla którego wracam do Europy, to osobista zemsta. Dobrze, i komu chcę służyć? Tu jest w tej modyfikacji fajna taka opcja, że na starcie można wybrać sobie królestwo, któremu chce się od razu podlegać, być ich wasalem. Jednak ja tego na razie nie wybiorę. Ja będę wolnym strzelcem i po prostu z czasem być może albo do kogoś się dołączę na początku, albo będę najemnikiem. Zobaczę. Na razie nie służymy nikomu. O, coś nowego. Tylko ty znasz powody porzucenia starego życia i zostania poszukiwaczem przygód. O tych powodach wam przed chwilą powiedziałem. Zważywszy na gniew, który płonie w twoim sercu, decyzja o odejściu nie jest zbyt trudna. Pragniesz zemsty. Dokładnie, nasz ojciec również to zrozumiał. Nasza matka również. Oni po prostu chcą, żebyśmy, wiecie, honor i te sprawy, dokładnie. Pragniesz sprawiedliwości, uczynionych ci krzywd nie można już odwrócić, a te długi można spłacić tylko krwią. No i to jest prawda, i będziemy mordować, wybijać wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób kiedyś mieli wpływ na zrzucenie naszego ojca z tronu, którzy mieli wpływ na to, że Księstwo Bałtyckie przestało istnieć i zniknęło z mapy Europy. Trochę koloryzowane, ale mniej więcej o to chodzi. Dobrze, więc dołączamy do poszukiwaczy przygód i kierujemy swoim losem. Właśnie, jako że wybraliśmy, że byliśmy tam biednym arystokratą, no to możemy na starcie wybrać sobie od razu sztandar. I powiem wam, że tych sztandarów jest chyba 20 razy więcej niż było w Warbandzie. To jest naprawdę kozak. Będą również polskie herby. No bo jeżeli nie wiecie, to... Znaczy mówiłem, że to jest mapa Europy, tak? No właśnie, nie wspomniałem w sumie o tym, że jakby akcja toczy się w tytułowym roku 1257. Jest to bardzo, moim zdaniem, ciekawa i bardzo dobra, bardzo dobre odzwierciedlenie historyczne mapy właśnie Europy z tamtego czasu, z XIII wieku. Nie jest idealne, wiadomo, ale ogólnikowo jest bardzo dobre, według mnie przynajmniej. Nie, żebym jakoś znał mapę Europy XIII wieku, ale wiecie, zobaczcie, tych herbów po prostu jest od groma. O, i tu są polskie herby. Możemy sobie grać polskim herbem albo i nie.
podoba mi się ten, podoba mi się ten, może nie. To jest w ogóle chyba Król Polski. Ja wam powiem, ogólnie historycznie Księstwo Bałtyckie miało taki herb. To był czarny krzyż na białym tle. To był herb, czy też flaga Księstwa Bałtyckiego. Ale my sobie jeszcze poszukamy czegoś innego. Popatrzymy, co to w ogóle. To są piękne herby, idealne po prostu. Odzwierciedlenie jesieni średniowiecza. No, albo taki też czarny krzyż na białym tle, tylko taki węższy trochę. No i tu już chyba idzie od nowa. W każdym razie zawsze możemy w każdym momencie sobie wrócić i wiecie, i ten sztandar jeszcze raz wybrać. Ale, kurczę, waham się. Nie, no dobra, bierzemy od razu sztandar naszego ojca, czyli herb Księstwa Bałtyckiego, czarny krzyż na białym tle. Bierzemy. Polityka zapisu realistyczna. Dobra. Teraz pytanie. W co my tu idziemy? Ja sobie też wymyśliłem, że jako, że będziemy grali jednostkami bałtyckimi, bo takie tutaj są na terenach bałtyckich, jednostki bałtyckie specjalizują się w javelinach, czyli w oszczepach. I ja w tej serii raczej nie będę szedł w łuk, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że nie będę szedł w łuk. Chociaż muszę się zastanowić. Bo to jest ważna decyzja już na samym początku odcinka. No dobra, spokojnie, spokojnie. Najpierw się nazwijmy. Uwaga, to może być szok, co teraz zrobię. Tak, będziemy Baltem Michaelem II. Balt, to wymyśliłem sobie, że to jest tytuł lorda w Księstwie Bałtyckim. To po prostu byli Baltowie. Nie pytajcie, skąd to wziąłem. Moja wyobraźnia po prostu tak działa. A dlatego drugi, bo nasz ojciec był pierwszy. Myślę, że tu nie ma co tłumaczyć. Także w tej serii będziemy nosić tytuł Balt Michael II. Tak? Dziękuję. To wszystko. I teraz tak. Co robimy tutaj? Myślę, że tu musimy sobie trochę wypośrodkować atrybuty. Na pewno będziemy również szli w charyzmę i przywództwo, bo to tutaj dużo da. I teraz tak. Czy ja chcę mieć wszystko na jedynce? Na początku chcę mieć, bo nawet jak nie będę szedł w łuk, to myślę, że na oblężenia różnego rodzaju często łuk będę sobie brał, bo będzie prościej go używać niż javelinów. Mhm. Dobra, na pewno zarządzanie więźniami, żeby na starcie już mieć jakichś tych jeńców. Siła rzutu na ciągu. To się wszystko przyda. Spokojnie. Orientacja w terenie i spostrzegawczość. Dobra. Niech tak będzie. I teraz tak. Ja pójdę sobie na starcie w broń miotaną może jednak. A potem się zobaczy. Dobra, atrybuty rozdane, sprawności, Balt Michael II, gotowe. Teraz możemy się bawić w tworzenie swojego wyglądu. Generalnie te twarze się znacznie różnią od twarzy w Warbandzie. Ja często grałem tą twarzą, bo jest do mnie podobny, ale stwierdziłem, że na serii nie będę grał Mongołem. Bo to tak Mongoł dziwnie wygląda, tylko wezmę sobie jakąś taką bardziej europejską twarz. Nie, może nie takie coś. Ej, on nie wygląda źle, bym powiedział, ale to jest taka typowa europejska twarz. To było takie bardziej
To nie, ale to było takie bardziej włosko-hiszpańskie, no nie? A to jest typowy Europejczyk. I patrzcie, wiek jest taki młody, a on jest tak zorany już życiem, jakby zaraz miał umierać. Dobra, bierzemy sobie białasa, będziemy białasem. Kolor włosów może być brązowy, ale w tej serii może zagram sobie blondynem, bo tak. I włosy trochę dłuższe będę miał, o. Czy ja chcę tak wyglądać? Zupełnie odwrotnie niż wyglądałem w tamtej serii, ale... Ale niech będzie, że to ja. Czy ja się mogę pobawić oczami trochę? Mogę. O właśnie, zwiększę, żeby taki skośny nie być. Bo ja mam takie małe oczy jak Chińczyk w rzeczywistości. A zrobię sobie takie trochę większe, o. Usta sobie, taki plastuś to może nie. O. Nie no, za bardzo, dobra. Niech będzie tak normalnie. Coś tu, o, powieki. No to niech będzie normalnie. Dobra. Dobra, to będę ja. To jestem ja. Dokładnie. Tak wyglądamy. W końcu wywodzimy się z państwa bałtyckiego, no to możemy być takim białasem trochę, tak? Mało, wiecie, mało słońca, dużo śniegu i tak dalej. Dobra, gotowe. Dołączamy do karawany. Zobaczymy, gdzie nas wyrzuci. W Toruniu. Ekstra. Idealny start, powiem wam. Tutaj nie ma tego samouczka, więc tym się nie musimy przejmować. Rozpoczynamy naszą kampanię w Mountain Blade Warband. Znaczy się, co ja mówię? Tak. Tak, tylko że na modyfikacji Anno Domini 1257. Matko kochana, ta nazwa będzie tak długa, że się nazwa w dwóch linijkach na YouTubie nie zmieści. Nie no, jakoś to wymyślę. Słuchajcie, pamiętacie mapę w Warbandzie? Tutaj mapa jest 10 razy większa. Czy wy to widzicie? Co tu się dzieje? Co to jest? Mamy lucy nawet tu są. Jerozolima tu jest. Kurczę, północ Afryki tutaj jest normalnie. Ludzie. Cała Europa. Państwa skandynawskie. Tutaj jacyś Mongołowie. Złota Orda. Ruś. Czekajcie, najprościej wam to będzie pokazać. To są wszystkie królestwa i frakcje, jakie istnieją w tej modyfikacji. Kiedyś to liczyłem, tego było chyba 30 coś albo 40, nie pamiętam. Chcecie, to sobie policzcie, ale tego jest po prostu odgrom. Odgrom, Boże, ogrom. Naprawdę. Aż się kolory skończyły i Królestwo Czech ma taki sam kolor jak Zakon Krzyżacki. A propos zakonu, zaczęliśmy właśnie w Toruniu, czyli na terenach Zakonu Krzyżackiego. Ale to dobrze, bo jesteśmy praktycznie na naszych ziemiach. Zobaczcie, te tereny tutaj ogólnie, co teraz zaznaczam myszką, czyli od jednego Wilna poprzez to Wilno, bo są dwa Wilna, nie wiem czemu, po wszystkie te państewka niebieskie i tutaj właśnie Zakon Krzyżacki i Królestwo Litwy, które jest na taki jasno-zielony kolor, to wszystko są ziemie, w których rekrutuje się jednostki bałtyckie. Dokładnie. Więc naszym celem będzie albo założenie królestwa na tych terenach, albo zjednoczenie jakiegoś królestwa do po prostu jednego. Znaczy, ja będę się raczej trzymał tego, żeby w przyszłości mieć swoje państwo. O, w ten sposób. Tyle. I zapewne rozpoczniemy rozgrywkę od dołączenia się jako najemnik, bo jednak bycie najemnikiem tutaj jest bardzo profitowe. Zresztą, jeśli chodzi w ogóle o koszty, to tutaj jest i prościej, i trudniej jednocześnie, bo wszystko kosztuje więcej,
ale też więcej kasy się dostaje. Turnieje są zupełnie inne niż w podstawce, ale to wszystko będziemy się uczyć na bieżąco. Będę wam tłumaczył, pokazywał, także będzie spoko. Dobra, zaczynamy. Jak tam poziom trudności sobie sprawdzę? 102%, czyli jest ok, wszystko. Sprawdzę tylko, czy nagrywanie działa. Nagrywanie działa, 20 minut już, ok. Możemy w takim razie wejść do Torunia, w którym stacjonuje Landmeister Dietrich von Gruningen. Ok, ma 108 ludzi. W Toruniu jest 362 ludzi, a my możemy mieć 123 jednostki przy sobie. Ta modyfikacja cechuje się ogólnie tym, że na starcie można mieć dużo jednostek, ale generalnie każdy lord ma adekwatnie więcej jednostek. W zamkach również jest adekwatnie więcej jednostek. A co za tym idzie, adekwatnie większe żołdy się płaci, no i trudniej jest zdobywać zamki. No cóż, ta modyfikacja jest trudna, po prostu, no nie będę was oszukiwał, naprawdę jest trudna, ale to dobrze, będzie jakieś wyzwanie, możliwe, że nawet parę razy przegramy, zginiemy, nie wiem, zobaczymy. Dobra, chodźmy do zamku, do tawerny. Kurtyzana tu jest, dokładnie. Można sobie poprawiać u niej morale, jeżeli są niskie. Europejski najemny halabardnik, ja ich nie chcę. Jak w ogóle się prezentuje moja postać? Wow. Jestem mega. Dobra, werbujemy ochotników. 9. Kaimenai Akstininkai. Nie wiem, czemu tłumaczenia tutaj nie ma. Akurat te jednostki, bo generalnie są jednostki przetłumaczone. Ale to są jednostki strzeleckie od jednostek bałtyckich po prostu. Więc teraz możemy sobie spokojnie po tych ziemiach chodzić, powerbować trochę ludzi. Dwóch bałtyckich wieśniaków, proszę bardzo. Jak one wyglądają, już wam pokażę. To jest bałtycki wieśniak. To jest ten drugi. I teraz tak. Wieśniaków można na piechurów awansować, a ich można na strzelców. I tym się ogólnie cechuje ta modyfikacja, że we wioskach werbuje się piechotę, w zamkach łuczników, albo na odwrót, w zależności w którym królestwie się znajdujemy, tak teraz chyba sobie przypomniałem, a w zamkach w ogóle też można rekrutować, to jest nowość, w zamkach można rekrutować kawalerię. Przynajmniej w niektórych królestwach, które kawalerie mają. Dobra, tyle słowem wstępu. Możemy teraz chodzić po tych ziemiach i sobie rekrutować jednostki. Od razu wam powiem, że u mnie ta modyfikacja chodzi średnio. Jest tak trochę mało zoptymalizowana, ale zero. Okej, ale damy radę. Na razie nie będę czasu przyspieszał, bo się boję, że ktoś mi zaraz wyleci jakiś bandyta i dostanę w pierdziel. Tu właśnie Elbląg, czyli Elbing, chyba stolica zakonu, bo to jest herb tego przywódcy. A ja w ogóle mam kasy przy sobie, uwaga, 1000 dynarów na początku. A, i jedzenia też są dużo bardziej masywne, nie 50 jednostek, tylko 150. No, takie smaczki już na starcie. Dobra, Bartenstein. Czemu też nikt nie chce dołączyć? O co chodzi? Wow! Bandyci, biorę ich. Dobra. 20 do 5, walczymy. Pierwsza bitka. Jest, jaka to muzyka piękna gra, naprawdę. I takie ładne są tutaj te mapy. Świetnie to wygląda. Chodźcie panowie tutaj. W ogóle trąby na początku zwolnią. Ja mogę ich motywować, patrzcie. To podnosi morale. Wciskamy T i się cieszą. Ich jest 5. Ej, to chodźmy na nich. Widzicie, jak wydaje rozkaz? To momentalnie ten. Wydaje mi się, że muzyka trochę za głośno, a dźwięki trochę za cicho. Dobra. Że momentalnie... Jezu, co... Co miałem powiedzieć? Aha, że trąby dzwonią, jak tylko wydajemy rozkaz, tak? Okej.
Aha. Na nas się skupił. Aha. Dobra, zabiliśmy kogoś. Nawet dwóch! Nasz niestety jeden zginął, ale jednego przeżyjemy. Najważniejsze, że pierwsza nasza bitka wygrana. 3 renomy, 3 morale. Mamy jakieś tam łupy. Mamy tarczę. Mamy kuszę. Ja z tej kuszy na razie nie wiem, czy będę strzelał. Nie. Póki nie będę miał żawelinu, to sobie zostawię tą kuszę. Dobra. To są w ogóle krzyżacy zakonni. Boże kochany. O, mamy harcowników już dwóch. I harcowników możemy dawać na łuczników albo na javelinierów. Javelinier, no to jest po prostu oszczepnik, tylko tak to jest przetłumaczone. No ale dobra. Będziemy szli w javelinierów w przyszłości. Tak mi się wydaje. Dobra, chodźmy do Braunsberga. Czemu nikt nie chce dołączyć się znowu? O co chodzi? O, tu aż 8, okej. Okay. Ja bym jeszcze chciał pogadać... czekajcie. O, i tu 12 wieśniaków. Super, to mi się podoba. Pomożemy mu, patrzcie. O matko, do jednego. Patrzcie, to jest lord... Jeden z bałtyckich lordów, chyba z Prusów. Bo te państwo bałtyckie zostało w tej chwili rozbite na 4. To są Prusowie. Prusowie, Żmudzini, Kurowie i Jaćwingowie chyba. Tak nazywają się te frakcje. I to będą pierwsze frakcje, z którymi będziemy walczyć, myślę. W sensie będę chciał do jednej z nich się dołączyć. To są jedne z najmniejszych frakcji... Jezu, jak go szybko powalił. To są jedne z najmniejszych frakcji w grze, ale... To będzie wyzwanie. Dobra. No zobaczcie. To są Prusowie, widzicie? Tu są Kurowie, tu są Żmudzini i tu są Jaćwingowie. Te kolory są zbliżone, ale jednak są trochę od siebie inne. Jezu, ta muzyka jest, coś się baguje. I teraz tak. Tu jest Kunigas Surbantas. Mam z nim zerowe stosunki, okej. Okay. Czy my się znamy? Jestem Bald Michael II. Okej. Okay. I właśnie, o co chodzi? Zobaczcie, tu jest taka opcja, która jest nieprzetłumaczona, ale to nic. Czy być może nie szukasz pracy dla najemników? Idealnie. Ja teraz chcę to właśnie wziąć, ale jeszcze jest opcja, że możemy zasilić szeregi jego armii, czyli będziemy zwykłym żołnierzem, nie będziemy chodzić po mapie sami, będziemy chodzić po prostu jakby w nim, w jego armii i będziemy tylko walczyć na polu bitwy. Tyle. Ale to nas nie interesuje. My sobie idziemy w najemnika. Dokładnie, ten cały Kunigas Pivs to jest władca Prusów. Najemnik na kampanię, dobrze. Interesująco, powiedz coś więcej. Kontrakt na miesiąc. Te kwoty jakby są trochę od czapy, bo normalnie dostaje się dużo więcej kasy, od razu wam powiem. Zamków mieć nie mogę, pieniędzy za służbę ten. Brzmi dobrze, chcę ci służyć jako najemnik. Dokładnie. Super, i teraz zobaczcie stosunki. Z Litwą nam poszły z 0 na 50 i z Prusami 0 na 12. Czemu z Litwą? Nie wiem, ale zawsze mi się wydawało dlatego, że Litwa jest sojusznikiem tych wszystkich państw bałtyckich. Nie wiem. Teraz mamy się przygotować. Dobra. Więc słuchajcie, myślę, że w tym odcinku byłoby na tyle. To taki wstępny, początkowy, wprowadzający odcinek do całego tego loru. Udało nam się przybyć do Europy, zrekrutować sobie jednostki, pokonać jedną małą grupę bandytów i zostaliśmy od razu najemnikiem u Prusów i tego będziemy się trzymać. Także ja mam nadzieję, że seria wam się spodoba.
Mam nadzieję, że będziecie się bawić razem ze mną podczas tej serii, bo ja powiem wam, jestem tak zajarany, że to będzie naprawdę no mega ekstra. Ja będę tak się bawił tą modyfikacją, że to będzie coś niesamowitego. Dobra, ale więcej będę wam opowiadał w kolejnych odcinkach. Także póki co wielkie dzięki wam wszystkim za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.